Po meczu z Ruchem Chorzów naszym gościem napastnik Polonii Łukasz Zjawiński. Witaj Łukasz. Dzień dobry. No dzisiaj wygrywamy 1-0 po tej przerwie na kadrę, mecz o naprawdę no, takim gatunku, którym myślę, że pachniało ekstraklasą. Grałeś na boiskach ekstraklasy i myślę, że ten mecz trochę do tego nawiązuje. No zdecydowanie, kibice też i Ruchu i Polonii stanęli na wysokości zadania, że tak powiem, bo na pewno dzisiejszy mecz przebiegał w takiej atmosferze, w jakiej chcielibyśmy grać co tydzień, bo wiemy, że czasami jest troszkę mniej ludzi, czasami troszkę więcej, ale na pewno dzisiaj to były warunki ekstraklasowe i myślę, że na boisku również czy z naszej, czy ze strony Ruchu wyglądało to dobrze, ale powiedziałbym, że nawet z naszej strony lepiej, bo zasłużenie moim zdaniem wygraliśmy w tym meczu. No właśnie, jeżeli chodzi o twoją bramkę, no to mam wrażenie, że pokazałeś już ten element, który w Polonii prezentowałeś nie raz w tym sezonie, czyli wyjście w powietrze, wygranie tego pojedynku główkowego. No tak, zdecydowanie. Myślę, że to, jak to się mówi, taki mój konik, bo zdaję sobie też sprawę z tego, że mam dobre warunki i ten timing grą głową też mam niezły, więc przede wszystkim cieszy mnie gol, no bo czy strzeliłbym go głową, czy barkiem, czy że tak powiem udem, no jak, nieważne, dla napastnika ważne jest to, co jest w sieci i przede wszystkim cieszę się z tego, ale na pewno, tak skromnie mówiąc, uważam, że to była bardzo ładna bramka. Mhm. Dzisiaj też pokazaliście chyba dojrzałość, bo prowadząc 1-0 z Ruchem, wy do końca też próbowaliście, szukowaliście sytuacji na podwyższenie i chyba to był ten klucz, żeby nie cofnąć się po tej pierwszej bramce. Tak, uważam, że już na tyle ta drużyna ze sobą się zżyła i na tyle wie już, jak funkcjonować, że podejmuje te decyzje, nie wszystkie, które sobie założyliśmy, tylko też boiskowe decyzje, które występują w piłce nożnej, bo czasami też trzeba patrzeć, jak przeciwnik zachowuje się w danym meczu, bo w każdym meczu może grać inaczej, więc uważam, że taka dojrzałość z naszej strony była dzisiaj widoczna, bo po tej bramce strzelonej wiedzieliśmy, że gdzieś Ruch będzie atakował, będzie starał się wyrównać albo wygrać ten mecz, a my bazowaliśmy na tym, co mamy najlepsze, czyli w fazie przejściowej i ogólnie dzisiaj wydaje mi się, że z piłką wyglądaliśmy bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o twoje zdrowie, wszystko jest w porządku, bo gdzieś tam przed przerwą na kadrę z jakimś drobnym urazem się zmagałeś? Czy jest w porządku? No nie jest źle, powiedziałbym tak. Na pewno gdzieś brakowało mi też rytmu treningowego, meczowego też, no bo w tej przerwie na kadrę bardziej skupiliśmy się na tym, żeby gdzieś ten mój uraz wyciszyć, bo miałem gdzieś tam problemy w okolicach pachwin, więc wyleczyliśmy to jeszcze nie do końca, wiadomo, ale nie jest to taki stopień bólu czy stopień kontuzji, gdzie wyklucza mnie to z gry. Myślę, że dzisiaj było widać, że też byłem przygotowany do meczu i myślę, że ta kontuzja po prostu się uspokoiła i już czuję się i dobrze ogólnie fizycznie i czuję się dobrze, jeśli chodzi o tą kontuzję, bo tak naprawdę w dzisiejszym meczu nie czułem żadnego dyskomfortu czy żadnego bólu. Nie, no to super. Życzymy zdrowia, kolejnych bramek, udanych występów i udanego finiszu tej rundy. Dziękuję bardzo. Po meczu z Ruchem Chorzów naszym gościem Mateusz Kuchta, bramkarz Polonii. Witaj Mateusz. Dobry. No zacznę może od tego, co tutaj dzisiaj też mocno nas grzało, oprócz emocji na boisku, czyli to, co się działo na trybunach. Taki mecz, no myślę, że nie wiem, czy za twojej kadencji tutaj w Polonii działy się aż takie rzeczy na trybunach. Za mojej kadencji zdecydowanie nie. Znam tylko z opowieści w drugiej lidze i w trzeciej, jak tutaj trybuny wyglądały w trakcie meczu. Święto piłkarskie, myślę, że z dwóch stron, jeżeli chodzi o kibiców. Chciałoby się, żeby tak było na każdym spotkaniu i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że dzisiaj tak to wyglądało, że tyle kibiców było i jeszcze dodatkowo zwycięstwo nasze, to zachęcimy tych wszystkich kibiców, którzy mniej regularnie się pojawiają na Konwiktorskiej, że będą częściej. No jeśli chodzi o sytuację w tabeli, no to gdzieś tam, może nie pompując balonika, ale jednak doceniając fakt, że dochodzimy do tej czołówki z baraży, no to jest sytuacja, której chyba po pierwszym miesiącu tego sezonu nikt nie przewidywał, a teraz staje się na koniec tej rundy faktem. Dokładnie, myślę, że to jest to, co ja dzisiaj w szatni powiedziałem przed meczem, że w sierpniu mało kto w nas wierzył, chodzi mi o zewnątrz szatni, bo szatnia tą wiarę miała. Ja powiem szczerze, że w sierpniu, gdyby ktoś mi powiedział, że na koniec roku my wrócimy bezpośrednio do kontaktu z szóstką, to faktycznie byłoby to mało realne. To tylko pokazuje, w jakiej jesteśmy teraz w dyspozycji od dłuższego czasu, jak punktujemy, jak jesteśmy mocni. I ważne, żeby teraz to utrzymać w tych dwóch kolejnych spotkaniach i plus puchar,
i zakończyć ten rok pozytywnie i żeby zima była takim okresem, gdzie się będziemy przygotowywać do dużego celu. To na pewno nas czeka. Jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejszy mecz, dzisiaj na zero z tyłu i też rozmawialiśmy z Łukaszem, że pokazaliśmy chyba jako drużyna taką dojrzałość, że po tym 1-0 szukaliśmy kolejnych bramek, czy z twojej perspektywy z tyłu też tak to czułeś, tak to wyglądało? Ale myślę, że nie tylko dzisiaj. Ta drużyna zaczęła tak wyglądać od dawno temu, z 2 miesiące temu i cieszy mnie to, że regularność jest tego wszystkiego. Przestaliśmy tracić bramki, zaczęliśmy punktować i to jest dla mnie najważniejsze i wiem o tym po prostu, że tak dalej to będzie wyglądać, bo ta drużyna się zgrała, scementowała i będziemy mocni dla każdego. Trudni do pokonania dla każdego, tak. Dobrze, a teraz przed nami mecz już rundy rewanżowej de facto z Zniczem Pruszków. No i właśnie o ten rewanż chciałbym zapytać, czy chcemy się zarewanżować za to, co wydarzyło się tutaj przy Konwiktorskiej 6? Nie, to jest po prostu kolejne spotkanie dla nas. Nie patrzymy to, co było. My skupiamy się zawsze tylko na najbliższym spotkaniu i jedziemy do Pruszkowa po 3 punkty. Nie myślimy, co będzie dalej. Po Pruszkowie zajmiemy się Wisłą, Pucharem i tak dalej, i tak dalej.